wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Pułkownik Krzysztof Dowgirt, polski szlachcic w służbie elektorskiej, wzburzony nieprawościami popełnionymi w Prusach Książęcych przez namiestnika elektora von Holsteina, wypowiada służbę. Pojmany przy próbie uwolnienia niewinnie skazanego mieszczanina, ucieka z pomocą wiernego wachmistrza Kacpra i swego byłego dowódcy Odrowąża, którego von Holstein w odwecie wtrąca do więzienia. Dowgirt przedziera się w kierunku polskiej granicy, ścigany przez swego zaciętego wroga, rotmistrza dragonów radziwiłłowskich Zarembę i kapitana rajtarów Knotego. W Starym Młynie dochodzi do pojedynku Dowgirta z Zarembą. Pułkownik zwycięża i odjeżdża z Kacprem wolno. Nad granicznym jeziorem spotykają młodą szlachciankę, pannę Magdę Tomaracką, której dworek rajtarzy zrewidowali w poszukiwaniu uciekinierów. Z pomocą Magdy, ukryci w furze siana, przekradają się do klasztoru, gdzie zatrzymali się również poznani wcześniej wędrowni komedianci. W klasztorze dogania ich Knotę ze swymi rajtarami. Ale mnisi i komedianci pomagają im zmylić prześladowców. Dowgirt z Kacprem uchodzą wraz z aktorami z klasztoru i docierają do przydrożnej karczmy. Tam jednak rajtarzy zastawiają pułapkę, w którą wpada Kacper. Pułkownik Dowgirt dla uratowania wiernego towarzysza broni, któremu rajtarzy grożą śmiercią, chce się poddać. Ale w sukurs przychodzą im komedianci. Ojciec aktorki. Mościowie, wojsko tu jedzie, za mną, poprowadzę. Panie pułkowniku, do koni. Ojcze, byłeś wspaniały. Ba. Pani, nigdy cię nie zapomnę. Jawać pana. Waszmościowie, prędzej, prędzej, waszmościowie! Prędzej! Najlepsze, panie pułkowniku, jakie znalazłem. Julio! Jo! Jo! Hej, jo! Wszystkiego najlepszego!
Za mną! Pięciu pobitych. Ten tylko żyw, ale pijany jak świnia. Panowie, ja też księciu elektorowi służę. Ja nie chciałem zaś koni. Siłą mnie spoili. Gdzie granica? Za lasem jak jezioro. Ja poprowadzę. Wsadźcie go na konia. Tylko uważajcie, żeby nie spadł. Kapitanie, nie da rady. Pijane bydle. Ja znam okolice, poprowadzę. Na koń! Wieście! Niech wam Pan Bóg wynagrodzi! Panie rotmistrzu! Tchórz!
Trzymaj konia. Książę elektor nakazuje, aby wraz ze mną udał się do Warszawy margrabia Ansbach. Rozumiem. Wiozę tajne dokumenty, które dopiero w Warszawie rezydent elektora, pan Hoverbeck, ujawnić może. Za bezpieczeństwo pan odpowiada, ekscelencjo. Rozkazałem najlepszych rajtarów do eskorty przydzielić. Książę elektor jest zaniepokojony wypadkami, jakie miały miejsce w Lecku i żąda wyjaśnień. Dopóki Dowgirda księciu elektorowi do nóg nie rzucę, nie będę... Ekscelencjo! Ekscelencjo! A, Knotę, masz go? Dowgird nie żyje! Sam go ubiłem. A ja go żywym chciałem mieć, rozumiesz? Żywym! Obyś słów tych, ekscelencjo, w złą godzinę nie wypowiedział. Pić będzie chciał. Koni im trzeba. Pozwolicie? Bóg nas rozgrzeszy. Ona z nimi też pojedzie. Nie cierpię tego kraju. Nie ma w nim żadnego porządku. Każdy jest tu panem. Mówią o sobie szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Pyszni, zadufani. Zawistni. O polityce tylko przy miodzie rozprawiać umieją. A jednomyślności wśród nich nie ma nigdy.
Król szwedzki Karol Gustaw w tenże sam sposób Polaków widział. I srodze się zawiódł. Niepojęte. Cały kraj podbił. Króla wypędził. Polskę z mapy Europy wymazał. A ten przeklęty naród nie padł przed nim na kolana. Niepojęte. A może pismo, jakie wasz mość wiedziesz? Uczyni wiele więcej niż najpotężniejsza nawet armia. Królem za ten napad odpowiecie. Pachyżo! Na majestat elektorski rękę podnosicie. Wyprzęgaj! Cicho! Za ten napad w lochach zginiecie. Wyprzęgaj! Nie ujdzie wam to płazem, gdy pójdziecie wszyscy. Cicho! Czego chcecie, ludzie? Koni! To rabunek! Wyprzęgaj! Jutro w Warszawie stanąć musimy! Nikt tam na was nie czeka. Jednego konia odstawić! Pusta. Zapłacę. Pusta. Prowadźcie konia na tył karety. W tą stronę jedziecie. Wsiadaj. No, chodź! Wszyscy! To by bukawy lektorscy zawsze tak od nas uciekali. Śpi i śpi. Sen zdrowie wraca. A ich wciąż nie ma. Nieraz długo. Na pocztę rektorską przyjdzie czekać. Wyjdę im naprzeciw.
Bacz pilnie na drzewa. Odgięta kora drogę wskaże. Przyjaciół, siadajcie, panie. Co ze mną było? O, dwa dni, waszmość, bez czucia leżałeś. Matwiej, waszmości, rajterską kulę z ramienia wyłuskał. Bóg wam zapłać. Słabym bardzo. I głodny. A gdzie Kasper? Żyw? A żyw, żyw. Jednak gdzieś w las poszedł. Wnet go odnajdę. Nie trzeba nikomu gadać, że to elektorskie kobyły. Zrozumiano? Kasper! Pułkownik żyw! Strój! A cóż to za paradny pojazd? Pułkownika. Jak nowy? A co? Pułkownik jako oberwaniec w stolicy ma stanąć? Złote ręce i igłę trzymały. Szwedów siła nagnietliśmy po lasach, a i Brandenburczyk kurpił się boi.
naszemu królowi, Michałowi Korybutowi, pokońcie się od nas. Powiedzcie, że póki kurpie w puszczy siedzą, wróg tu nie przyjdzie. Dziękujemy wam z serca za pomoc i gościnę. Prowadź ich krajem puszczy, najbliższą drogą. Bywajcie. To zawsze przyjaciół znajdziecie. Bywajcie. Zatem brodem trakt do Warszawy. Bywajcie. Przyda się w drodze. Dziękuję. Bywajcie, jedźcie z Bogiem! Thank you.
Podglądałeś? Puść, bo pogryzę! Ożenię się z tobą. Czekaj! Kasper, za mną! Zaś panna, zostań tutaj! Powstrzymać tamtych!
wiem, kim wasz mąż pan jesteś, ale wdzięczność ci winnam, żeś nas obronił. Być pan ranny? Chryste, jaka piękna. Cioteczko, cioteczko! Dziękuję. Już myślałam, że cię usieczę. Magda, ale co ty, Magda? Co ja bym bez ciebie zrobiła, Kacper? Magda! Magda! To ty... Cichaj! Masz. Bierz to. Co to? Nie, co tam dla ciebie. Magda! Gdzie jestem? Bogu niech będą dzięki. Myślałam, że będzie pan ciężko ranny. Niedawno temu ranny zostałem, osłabłem. Wybacz się, wielmożny panie. Dzielnie, waszmość, stawałeś. Mój krewny, wielki hetman koronny, pan Sobieski, na pewno zechce wynagrodzić jego odwaga. Jego mość hetman? Pod Podchajcami z nim byłem. Wielki to wódz. Łatwo bić wroga, kiedy ma się takich żołnierzy. Pozwolą panie. Ekspułkownik rajtarski Krzysztof Dowgirt. Agata Astrowska. A to moja bratanica, panna Anna Astrowska, córka świętej pamięci Stanisława z Stolnika Sandomierskiego, który pod Warką od szwedzkiej kuli padł. Ulubienica i oczko w głowie hetmana. Co też cioteczka opowie. Ale dlaczego to pan powiedziałeś ekspułkowi? Właśnie. Elektorowi za służbę podziękowałem. A to zabawne, bo drogę do stolicy odbywa z nami margrabia Ansbach i pan von Rydek, którzy w starciu z bandytami konie stracili. Przynieśli tutaj waćpana i myśmy siły nie miały. Magda, jedź do pułkownika. Do powozu. Zakwar. Za jedno słowo. Łeb rozwalę. Głowę postradam, ale... Kasper! Tak jest! Panie pułkowniku, szabla. Pozwolą panie. Mój wachmistrz i przyjaciel imć Kacper Pilch. A to pana Magda Domaracka. Poznaliśmy już tę dzielną pannę. Panowie pozwolą? Nasz wybawca, pułkownik Krzysztof Dowgirt, margrabia Ansbach. Pani, znamy się już od dawna. Cieszę się bardzo, że widzę pana zdrowym i całym. Tak, ale... Pan von Rydy. Obaj panowie dzielnie przed napaścią z Bujecką się bronili. Pan von Rydę własna ręka trzech opryszków położył. Cudowny to kraj, Polska. Miło nam to usłyszeć. Podczas jednej podróży można być przez Polaków napadniętym, a potem obrabowanym. A potem ci sami Polacy ratują nam życie. Takiej fantazji można pozazdrościć. Ci sami? No, myślę o narodzie, który mając tak gorącą krew, do wielkich czynów jest powołany. Na wieczór mieliśmy stanąć w Warszawie. Hetman będzie się o nas spokojnie. Kacper, konie! Jak nie panie pozwolą, że mój pułkownik w karecie pojedzie, siły oszczędzać mu. Kacper!
Rozkaz, panie pułkowniku, ale pan von Redej na koniu do Warszawy dojedzie. Ma pan teraz piękną okazję, aby poznać tę ziemię i tych ludzi. Tak, ale... Mężczyzna na koniu bliższy sercu każdej kobiety. No, to w droga. Proszę do konia. Sprzedaj mi te sakrę. Nie sprzedam! Złotem zapłacę. Nie sprzedam! Do konia! No! Już! Siadaj! Jednego konia zostawili. Powiadasz, wachmistrz Dowgirda? Tak, ekscelencjo. Na własne oczy widziałeś, jak czarną sakwę zabrał. Tak, ekscelencjo. A pan von Redę? Chciał złotem płacić. Bodajby się nie urodził. Wynoś się! Lothar! Każ niech do czarnej karety najlepsze konie zaprzęgają. Czterech rajtarów gotowych do drogi niech czeka. Wyjeżdżam do Warszawy. Tak jest, ekscelencjo. Goniec z listem do księcia elektora pojedzie. Przyślij go zaraz. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube,